Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, jak poprawnie odgrzybić klimatyzację, układ klimatyzacji w samochodzie osobowym. Ale zanim przejdziemy do samochodu i pokażę, w jaki sposób krok po kroku to zrobić, najpierw chwila takiej teorii, żeby każdy z Was zrozumiał, w jaki sposób działa środek, dysze i jak psikają oraz co trzeba dokładnie wyczyścić. Jeżeli chodzi o środek Bizol C30, to jest bardzo dobry środek porównywalny z wurtem, którego kiedyś używałem i także polecałem. Bizol, ten, który tutaj mamy, firmy możecie specjalnie nie kojarzyć, ale ona się cały czas rozwija. Bardzo wysokiej jakości produkty z chemii warsztatowej i inne oleje, ale o tym może kiedy indziej. Na razie skupmy się teraz na klimatyzacji. Rozrysowałem tutaj, jak widzicie, może niezbyt profesjonalnie, ale tak, żeby każdy zrozumiał. Tak, żeby każdy zrozumiał dokładnie, jak, co trzeba zrobić. W każdym samochodzie osobowym, który ma klimatyzację, może, ale nie musi występować filtr kabinowy, inaczej filtr pyłkowy, filtr przeciwpyłkowy, filtr klimatyzacji. Nazwy są różne, ale ogólnie filtr kabinowy, najczęściej taka nazwa występuje. W obudowie, która może się znajdować albo we wnętrzu samochodu przy, albo za schowkiem pasażera, trzeba go albo zdemontować, śrubki odkręcić, albo trzeba go po prostu takie dwa uchwyty nacisnąć, wysunąć i schowek idzie na dół, albo może znajdować się obudowa filtra razem z parownikiem i filtrem w podszybiu, czyli trzeba podnieść maskę, ściągnąć taki plastik, który tutaj jest i widać tam fajnie filtr włożony i w takim wypadku tam wyciągamy filtr i tam znajduje się nasz parownik. Teraz jest bardzo ważna rzecz, żebyście dobrze zrozumieli. Wyciągając filtr kabinowy, co zaraz Wam też i pokażę na samochodzie, we wnętrzu znajduje się parownik, czyli taka metalowa kratka, przez którą przepływa powietrze do wnętrza samochodu, do naszych nawiewów i te zimne powietrze, które przez parownik jest schłodzone, trafia do nas. Fajnie. Filtr nam zabezpiecza dopływ powietrza z zewnątrz, żeby był w miarę czysty, czyste powietrze, żeby nie było zanieczyszczeń typu jakieś pyłki, kurz, inne rzeczy. Fajnie. Filtr jeszcze jak jest kabinowy z dodatkiem węgla aktywnego, to jeszcze lepiej zatrzymuje nam zapachy typu smrody z rur wydechowych, z autobusów i tym podobne. I rzeczywiście to działa. Kosztuje 2-3 razy więcej najczęściej. Ok, ale teraz musimy się skupić na tym, co jest najważniejsze, czyli parownik we wnętrzu samochodu, który jest za filtrem kabinowym. Najczęściej są zaraz obok siebie, jest tutaj drobna przerwa pomiędzy filtrem a parownikiem. Jest po prostu drobna przerwa, czyli od strony naszego schowka otwieramy obudowę, wyciągamy filtr, wysuwamy sobie, czy od podszybia i ręką, gdy włożymy do środka, do tej obudowy, wyczujemy tam coś takiego właśnie jak parownik, czyli coś metalowego, kratkowanego. Nie szarpmy tam niczego, bo są też cienkie rurki takie aluminiowe, żeby czasem czegoś nie urwać. I teraz jedna bardzo ważna rzecz. Na tym parowniku, jako że jest tam wilgoć, są to idealne warunki do rozwoju różnego rodzaju mikroorganizmów, jakichś alergenów, wszystkiego tego, co może powodować, że mamy w samochodzie katar, źle się czujemy w czasie szczególnie dłuższej jazdy przy używaniu klimatyzacji, no i inne różnego rodzaju jakieś mikroorganizmy, które wpływają negatywnie na nasz układ oddechowy. I teraz tak, sama wymiana filtra kabinowego jest oczywiście bardzo ważna, bo jeżeli on jest niewymieniany, to nasz wentylator będzie pod większym obciążeniem musiał pracować, przez co się szybciej uszkodzi albo będą bezpieczniki Wam się paliły. Inaczej mówiąc, to tak jak w Waszym odkurzaczu, nie wymienialibyście filtra i chcieli cały czas, żeby odkurzacz pracował wydajnie. No nie będzie pracował wydajnie, a w końcu się silnik spali, bo będzie ciągle pod obciążeniem pracował. Dlatego filtr na pewno trzeba wymienić. Teraz chodzi o parownik. Na tym parowniku zbierają się wszelkie jakieś tam zarodki pleśni, grzyba itd., itd. Jeżeli tego nie wyczyścimy odpowiednim środkiem, to będzie się cały czas rozwijać i tego nie usuniemy. Musimy to usunąć za pomocą odpowiedniego środka. Mam nadzieję, że wszystko zrozumiałe. Przepływ powietrza jest z zewnątrz zawsze taki, że idzie przez filtr, chyba że filtra nie ma, przez parownik, który schładza maksymalnie powietrze i do wnętrza samochodu. Jak wyczyścić właśnie ten parownik w tej obudowie filtra? Bardzo, bardzo prosto. Albo stosujemy właśnie jedną z dwóch tutaj rurek końcówek, zaraz Wam pokażę. Wszystko zależy od tego, jaki mamy dostęp do wnętrza, bo jeżeli będzie bardzo cienko, to musimy zastosować taką rurkę z takim adapterem
Jest to pianka, która gdy my ją tam rozpuścimy, rozłożymy, rozpsikamy, ona się rozpręża i przez to skrapla i na całym tym metalowym elemencie parowniku rozpuszcza się. Przez to jak się tam rozpuści, rozpuszcza wszelkie brudy, tłuszcze, jakieś grzyby, ogniska, że tak powiem, pleśni, czegoś takiego. Oczywiście nie ma tam grzybów jak, nie wiem, maślaki, tylko chodzi o mikroorganizmy, które wpływają na nasz układ oddechowy. I teraz tak, mając ten środek zakupiony, odpowiednio dopasowujemy do własnego pojazdu metodę wyczyszczenia parownika. Według instrukcji Bizola najlepiej wykonać to poprzez taki najprostszy sposób. Czyli albo tutaj wystarczy, że psikamy takimi seriami tą pianką do lotu powietrza do wnętrza, czyli inaczej mówiąc, znajdujemy miejsce, w którym z zewnątrz powietrze wpada i tam psikamy, podczas gdy mamy maksymalnie uruchomiony nawiew zewnętrzny do wnętrza pojazdu, albo wewnętrzny nawiew sobie ustawiamy i od strony pasażera, tam mamy takie wloty, gdzie powietrze nam wchodzi i z powrotem nawiewa, tam wpsikujemy takimi seriami ksik, ksik, ksik i przez parownik sobie leci, gdy obudowa już jest zamknięta, ale filtr wyciągnięty. To jest sposób dobry i pewnie skuteczny, ale ja uważam, że najlepszym sposobem jest wyciągnąć filtr z obudowy, gdzie jest parownik, i tutaj do wnętrza na parownik za pomocą końcówki, zależnie oczywiście jaki mamy dostęp, napsikać tego środka bezpośrednio na parownik. Nie na te wloty tutaj, bo to jest oczywiście najprostszy sposób. Chodzi o to, żeby nie ingerować tutaj do obudowy. Ale jeżeli ktoś ma możliwość, to niech zastosuje tą trzecią moją metodę, czyli bezpośrednio wpsikać ten środek na parownik, tak żeby tej piany tam było dość sporo, zamknąć obudowę, zostawić to na około 20-30 minut, to się skropli, ta pianka się skropli, z tego parownika będzie spadać w dół, że tak powiem, spływać i w obudowie parownika zawsze jest odpływ wody, odpływ tej wilgoci, która tam się zbiera. Odpływ jest w dolnej części, najniżej położonej obudowie filtra. Jeżeli mamy, że tak powiem, tak wkładany filtr bokiem, tu jest parownik, to tam gdzieś na dole jest taka dziurka, przez którą przepływa te skropliny. Skropliny przepływają w dół i na zewnątrz pojazdu pod nasz samochód kapią. Może zdarzyć się, że wasz odpływ jest zapchany. Poprzez liście różnego rodzaju owady, które tutaj wpadają z filtra, jak będziecie wyciągać, to zobaczycie, że tam jest kupę syfu. Wszystko tam musicie wyczyścić pędzelkiem, nożykiem, czymkolwiek. Wszystko wyciągamy, wszystkie jakieś owady, nie zostawiamy tego, bo jeżeli to będzie nam wilgotnieć, że tak powiem, gnić, to ten cały smród będziecie mieli w samochodzie, na przykład po wyłączeniu klimatyzacji. Wszystko w tej obudowie czyścimy. Szmatką czyścimy, myjemy. Dopiero potem stosujemy właśnie bizol. Ale to mam nadzieję, że jest jasne. Jeżeli ktoś chce sprawdzić, czy odpływ z tej obudowy naszego parownika, filtra kabinowego jest drożny, to można do tej obudowy wlać tam na przykład trochę wody. Trochę wody, nie wiem, na przykład tam parę kieliszków czy pół szklanki. Ta woda powinna spłynąć i pod naszym samochodem skapnąć. Jeżeli będzie sytuacja taka, że wlejemy do tej obudowy, można też strzykawką na przykład nalać, wlejemy wodę, i pod spodem, pod samochodem ani jedna kropla się nie uroni, to mamy duże prawdopodobieństwo, że nasz odpływ od samochodu jest zapchany. Gdzie znajduje się ten cały odpływ? Macie oczywiście na innych filmach moich pokazane, gdzie on się znajduje, ale Wam to pokażę. Jest to tak, że jeżeli mamy tutaj, teraz to postaram się ostrość ustawić lepszą, jeżeli mamy na przykład tutaj ten filtr, tutaj mamy ten parownik, tu jest ta obudowa cała, tu jest odpływ, idzie tak, tak. I tam jest taki kranik jakby na dole, tylko że nie ma żadnego zaworka. Czyli musimy wejść pod samochód na podjeździe, nie na żadnym głową gdzieś tam wsadzać, bo nie zobaczycie tego. Na podjeździe wchodzicie i w środku mniej więcej samochodu, na tej ścianie grodziowej tutaj, o na tej, znajdziecie taki gumowy element, takie L. I z niego ma wypływać płyn, woda. Jeżeli nie będzie tam nic wypływać, musicie od dołu na przykład wcisnąć rurkę gumową albo taką delikatnie plastikową, jak na przykład ta, która jest tutaj w zestawie, wcisnąć od dołu i przepchać ten odpływ. Po prostu jest prawdopodobnie zapchany. Jak przepchacie ten odpływ tutaj, tą rurką, to
psikujecie od dołu samochodu jeszcze tą piankę, tak żeby ta pianka też tutaj w cały ten odpływ weszła. Czyli wyciągacie psikając i przez to cały odpływ sobie udrożnicie. Ale to tylko w sytuacji, gdybyście mieli zapchany odpływ. Jeszcze macie na kanale też film na temat odpływu klimatyzacji, że musi być drożny. Tam wszystko macie pokazane, gdzie i jak, na przykładzie Opla Astry G, jak to występuje, jak to wygląda. Dobra, a teraz Wam pokażę, zanim przejdziemy do samochodu, jak psika środek Bizol C30 za pomocą dwóch dyszy, jakie mamy w komplecie, plus rurka. To jest bardzo ważne, bo dzięki temu od razu będziecie mogli dopasować metodę czyszczenia parownika, czy to dwie metody, które już w artykule poniżej będzie link, macie opisane, czy trzecia według mnie bezpośrednio na psikanie tym środkiem, który dezynfekuje, czyści kompletnie nam parownik oraz obudowę w sumie filtra całą wyczyści także, ponieważ pianki się tam stworzy dużo, my sobie to zamkniemy i ona tam wszędzie dojdzie do wszystkich miejsc i oczyści co się da. I teraz tak, pamiętajcie o jednej rzeczy. Po zastosowaniu tego środka przez około pół godziny do godziny nie uruchamiamy żadnych urządzeń elektrycznych i żadnych urządzeń, żadnych i silnika. Po prostu zostawiamy, to ma pracować, ten środek ma pracować i ma spłynąć przez odpływ. Jeżeli po psiknięciu dość sporej ilości tutaj do środka, tego naszego środka, pod samochodem nie będzie ani jednej kropli, to jest bardzo prawdopodobne, że mamy odpływ zapchany i tak jak Wam mówiłem, czyścimy odpływ klimatyzacji. To już macie opanowane, mam nadzieję. Po kolei według mnie czynności. Wyciągamy z obudowy filtr kabinowy. Drugie, czyścimy obudowę filtra z liści szmatką delikatnie wilgotną. Musimy tam dokładnie wszystko skórzu wyczyścić, wyciągnąć jakimś pędzelkiem wszystkie syfy. I ostatni krok, psikamy na parownik, czyli na ten element, wystarczy tak rurką tak włączyć psikanie i tak rurką tam poruszać od góry, dołu, w całej tej obudowie filtra. Obudowie filtra oczywiście i parownik też tam się znajduje. Lub według instrukcji, czyli na przykład można w te nawiewy wewnętrzny lub zewnętrzny tam psikiwać co chwilę przy maksymalnie włączonym wentylatorze. To jest, że jest według Waszej woli. Jaka jest zaleta psikiwania od zewnątrz i od dołu, że tak powiem. Psikujemy ten środek i przelatuje on przez wentylator. W wentylatorze gdzieś tam też mogą być jakieś syfy, chociaż wątpię, żeby one miały jakiś tam sensowny wpływ na to, na zapach. Wszystko, zawsze 99,9 wszystkiego syfu, zgnilizny, smrodu i tak dalej, wszystko jest na parowniku. Tu w tej obudowie, w tym miejscu. To musimy wyczyścić i wymienić filtr. Tak więc mam nadzieję, że już wszystko zrozumieliście i zabieramy się za pokazanie tego środka w praktyce, jak on psika, a potem Wam pokażę w samochodzie, jak to wyczyścić krok po kroku. Tu macie opis, nie ma języka polskiego, ale mamy też tutaj nawet w języku angielskim fajnie opisane, na stronie macie po polsku Wam napisałem, ma taki fajny pomarańczowy zapach pozostawia, rzeczywiście jest fajny, nie ma tu jakiegoś problemu. I macie tu też taką krótką instrukcję, jakbyście chcieli sobie przeczytać z angielskiego, ale myślę, że wszystko wytłumaczyłem dosyć wyraźnie w języku polskim. Niemiecka jakość, no nie, rzeczywiście, są to bardzo dobre produkty do czyszczenia i tutaj nie muszę nikomu chyba nic tłumaczyć. A jeżeli ktoś będzie szukał czegoś tańszego, to jego sprawa. Ja zalecam ten produkt, bo jest po prostu dobry. Mam tutaj taką ulotkę z Bizola, przy okazji dostałem, tak więc Wam pokażę, co tutaj piszę w języku polskim na temat tego produktu. To jest te C30, clean, C30, o, clean, C jak clean, stąd ta literka C. I teraz mamy tutaj, gdzie to jest? O, tutaj C30, AC clean, plus C30, ochrona, Bizol, a normalna eksploatacja, mikroorganizmy. To są takie mikroorganizmy, które na parowniku, na tym elemencie po prostu się zbierają. Usuwa brzydki zapach z klimatyzacji, zgadza się, sprawdziłem to. Szybkie i długotrwałe działanie antybakteryjne. Sprawdziłem, jestem przekonany, że to naprawdę fajnie działa. Pozostawia świeży i delikatny zapach pomarańczy. Zgadza się. Bizol AC Clean C30 skutecznie czyści systemy klimatyzacji w domu i samochodzie. Ma świeży aromat pomarańczy i zapewnia długotrwałą ochronę przed brzydkim zapachem. Zalecamy czyszczenie systemu klimatyzacji co 6 miesięcy. Do opakowania dołączony jest specjalny adapter. Sposób użycia rozpylić do wlotu powietrza do układu klimatyzacji. Tam można oczywiście rozpylić i to jest zalecany sposób. Jednak ja Wam przekazuję sposób nie taki standardowy, ale wydaje mi się znacznie bardziej skuteczny, ale wymaga po prostu dojścia do tej obudowy. Tak więc
Jak sami rozumiecie, sposób zalecany jest taki, żeby nikt nic nie uszkodził, żeby sobie nie stworzył jakichś problemów w samochodzie. A mnie zależy na tym, żeby większość z Was, ci, którzy potrafią obsłużyć jakieś tam kilka śrubek, odkręcić, dostać się do tej obudowy, wyciągnąć filtr i po prostu tam napsikać, żeby po prostu zrobili to jeszcze bardziej dosadnie, czyli żeby ten środek jeszcze lepiej zadziałał tu na parowniku. Jak będziemy wpsikiwać tutaj tą piankę do wlotów powietrza z zewnątrz, no to jak sami łatwo możecie się domyślić, zanim to nawet na maksymalnych obrotach doleci do parownika, to całego parownika nie wyczyści. A jeżeli psikniemy tym bezpośrednio na parownik, to po prostu cały ten środek wpadnie nam w te wszystkie lamelki parownika i ten parownik porządnie wyczyści. Po pół godziny, godzinie możemy powtórzyć operację. Przecież nie chodzi o to, żeby całość tego środka, no to jest dużo, prawie pół litra, żeby całość tego środka wpsikać za jednym zamachem. Nie róbcie tak. Ten środek spokojnie możecie zastosować kilkukrotnie. Tak więc psikamy raz, niech to wszystko tam pół godzinki się rozpuści, potem to spłynie przez odpływ. Jeżeli jakimś cudem byłoby tak, że stosujecie ten środek i wylewa Wam się woda do wnętrza samochodu, a od spodu samochodu nie ma nic, to tak jak mówiłem wcześniej, od spodu samochodu szukamy gumowego odejścia tutaj w środku na ścianie grodziowej, szukamy gumowego takiego odpływu i musimy go przepchać, na przykład właśnie tą dyszą. Po prostu wsuwamy ją do góry i wpychamy. I tak kilkukrotnie wyciągamy. Dobra, jak sami widzicie, fajna jakaś firma, jakaś tam, pewnie nie wszyscy z Was kojarzą w ogóle tą firmę. Ja miałem okazję zapoznać się z produktami tej firmy i postanowiłem, że przekażę Wam tą informację, bo może Wam się to po prostu przydać. Jest też dużo, dużo więcej innych ciekawych produktów, ale niektóre z nich przekażę Wam dopiero innym razem. Dobra, krótko i na temat, rozumiecie. Tu wchodzi nam powietrze, filtr wyciągamy i na parownik wpsikujemy sporo, ale nie całość, tylko jakąś 1/4 na parownik za pomocą tej dyszy. I wtedy czyści się, jak już to zrobimy raz czy dwa razy, ile chcemy. Schowek z powrotem chowamy, filtr najpierw wkładamy, nowy, odpowiednio jak mamy strzałkę na przykład w lewo, no to musi być oczywiście tak, żeby strzałka kierowała w tą stronę, bo strzałka na filtrze pokazuje nam przepływ powietrza do wnętrza samochodu. Dobra, możemy sobie odłożyć na razie moją ściągę. Znaczy ściągę, no to co sobie tutaj narysowałem i pokażę Wam teraz, o co tutaj chodzi, tak żebyście to zrozumieli. Najpierw tutaj zrobiłem takie eksperymentalne miejsce, powiedzmy, że to jest obudowa filtra kabinowego, tam jest, powiedzmy, że to jest nawet, o, to jest filtr, ale filtr wyciągnęliśmy, a tutaj mamy coś takiego jak, powiedzmy, że to jest nasz parownik, taka kratka. Oczywiście parownik jest grubszy i ma takie lamelki, no ale taki wymyśliłem pomysł, żeby Wam to pokazać. Ok, i zobaczcie teraz. Nasz środek Bizol. Jak to się używa? Bardzo, bardzo prosto. Po pierwsze, zobaczcie, jak zmyślne jest urządzenie. Wiadomo, psikacz jak psikacz. Tu psikamy sobie tą końcóweczką. O, ta końcóweczka akurat została na ruce, bo już raz to wyciągałem. Zaraz Wam pokażę. I w obudowie tego tutaj elementu górnego jest jeszcze schowany wężyk i inna dysza. Powiedzcie, że nie super. No, dla mnie bomba. Tak więc zobaczcie. Nic nie musimy szukać gdzieś w sklepach innych dysz, czy coś. Wszystko jest w komplecie jak trzeba. I teraz tak. Tutaj już raz użyłem dla testu, żeby sprawdzić dokładnie, jak to działa. Tutaj akurat ta rurka, która była wcześniej tutaj założona, po prostu mi została. Ale to spokojnie, to nie ma problemu. Załóżmy to, o sorry. Wsuńmy to tam jak było. O, jest. I teraz tak. Ta rurka ma długość około 30-40 cm, więc nie jest jakaś specjalnie długa, ale wystarczająca w pełni. Chodzi o to, żeby nie wciskiwać gdzieś tam dłoni paluchów, tylko za pomocą tej dyszy po prostu obsikać cały parownik, całą obudowę i tam się stworzy dużo piany. Ona się będzie rozpuszczać, będzie się rozsiewać, że tak powiem, wszędzie rozpływać i usuwać, zabijać wszelkie jakieś tam mikroorganizmy, pleśnie i tym podobne. No i jak to działa? Pokażę Wam. To jest pierwsza rzecz, żebyście zrozumieli, a potem Wam pokażę, jak działa ta dysza tu z metalową końcówką. Tutaj jeszcze Wam pokażę tą dyszę. Zobaczcie, ta dysza ma takie dziurki dookoła. Mam nadzieję, że teraz widzicie. Takich dziurek ma kilka. I dookoła rozsiewać będzie ten środek. Tu Wam pokażę na przykładzie do środka, jak to będzie psikać. Może nie na tym pudełku, tylko na drugim. Wtedy, żeby nie było jakiegoś
złego pokazania wam tego. A jak to zrozumiecie, ten filmik, to już dokładnie wiecie, jak wszystko wyczyścić. O, tu mamy, myślę, czyste, nowiutkie pudełko. Pokażę wam, jak ta dysza działa. Po pierwsze, zanim zastosujemy ten środek, musimy go dobrze wstrząsnąć. To jest ważne. To nawet w instrukcji jest napisane. Więc wstrząsamy. Ok, gotowe. Dobra, mamy tutaj tą dyszę. O, sorry. Wpadło. O. Mamy tutaj tą dyszę. Zobaczcie teraz, jak to będzie lecieć. Może jakby to pokazać, żebyście... O, może tak. Zobaczcie. 3, 4. Naciskamy. I lecimy. Widzicie to? I gdy wy tam wpsikniecie sobie do tej obudowy, to ten środek się wszędzie dostanie. Jak już się skończy, to możemy sobie wyciągnąć. Zaraz to się wszystko będzie rozpuszczać, a ja wam to wszystko wytłumaczę. Ok, możemy odłożyć. I zobaczcie teraz, o co tu chodzi. Za pomocą tej dyszy w cztery kierunki psikamy naszym środkiem. Ten środek, zobaczcie, zaczyna się rozpuszczać. On ma taki zapach pomarańczowy, przyjemny, nie żaden jakiś tam smród chemiczny. Teraz to czuję. On się rozpuszcza i będzie trafiał w różne elementy w obudowie filtra. Super sprawa dla mnie, rewelacja. A teraz zobaczcie, jak to będzie działać z drugą dyszą. Wszystko zależy, jaką macie obudowę we własnym pojeździe. Jaki macie dostęp. Zobaczcie. Weźmy sobie teraz, załóżmy drugą dyszę, tą taką z metalową końcówką. Ta z metalową końcówką, jak łatwo się domyślić, będzie nam tworzyć taki strumień jak z gaśnicy. Zobaczcie, tutaj tam do przodu psiknę na razie. Oczywiście wstrząsamy zawsze przed i zobaczcie. Widzicie? W ten sposób możemy sobie zastosować ten środek, o, kierując bezpośrednio w miejsce, które chcemy. Wyobraźmy sobie, że mamy dostęp w miarę dobry tutaj do naszego parownika. Powiedzmy, że to jest nasz parownik. To jest, powiedzmy, że obudowa. Mamy tam jakiś dostęp z boku, więc wtedy robimy co? Albo za pomocą tamtej dyszy wcześniej, jeżeli jest ciężkie, albo jak jest łatwy w miarę, to wpsikujemy i robimy coś takiego. Ok, i zostawiamy to. Zobaczcie, nawet jeżeli to będzie pod takim kątem, a ten parownik będzie dosyć, o, w ten sposób może pokażę, a ten parownik będzie dosyć taki nawet szeroki, to podczas rozpuszczania się będzie wpływało w te wszystkie lamelki. Rozumiecie, o co chodzi? No, musicie rozumieć, no nie ma siły. I zostawiacie to na jakieś pół godziny. Ten środek teraz będzie działał. Będzie wyciągał wszystkie brudy, wszystkie mikroorganizmy, po prostu będzie je zabijał i na końcu będzie się skraplał w dół. Skraplał w dół, czyli inaczej mówiąc, do naszego odpływu klimatyzacji i odpływu parownika tu w obudowie, to powiedzmy, że jest taka dziurka w środku, w najniższym punkcie i tam sobie to wpływa, idzie w dół i pod samochód kapie sobie kap, kap, kap. I w pół godziny sprawę mamy załatwioną i możemy sytuację powtórzyć, na przykład korzystając z tamtej drugiej dyszy, żeby wpsiknąć środek gdzieś tam za parownik, od spodu, gdzieś tam w różne dziurki, może nawet właśnie w odpływ, od spodu samochodu, jeżeli ktoś ma ochotę, ale jeżeli kapie wszystko, to nie trzeba tam nic czyścić. I zobaczcie, ten środek sobie spływa, on się zamienia w skropliny, tak jakby dostaje się w te elementy, które tam są i wszystko staje się mokre, no i czyści się po prostu, no co tu wam dużo tłumaczyć. Tak więc, jak mam nadzieję, że wszyscy zrozumieli już całą zasadę działania tego środka, no po prostu psikacz z dwoma końcówkami, zależnie od potrzeb, stosujemy. Dobra, czas zabrać się teraz za samochód, pokażę wam to, jak to wygląda na samochodzie w takim skrócie. Tak więc oglądajcie. Cześć wam wszystkim, teraz pokażę wam w samochodzie, jak zastosować środek Bizol C30. Jest to środek do czyszczenia klimatyzacji. Tylko nie jest to środek, gdzie tam wpsikujemy w układ wentylacji, w kratki i on nam niby załatwia sprawę, bo takie środki nie załatwiają sprawy. Jest to środek, który stosujemy do czyszczenia parownika, czyli tego miejsca, w którym tworzą się różnego rodzaju ogniska, pleśni, mikroorganizmów, wszystko to, co może wpływać i wpływa negatywnie na nasz układ oddechowy. Jakieś choroby, kaszel, różnego rodzaju katary i tym podobne. Układ klimatyzacji w samochodzie powinien być czyszczony co pół roku albo co rok. Wszystko zależy, jak intensywnie klimatyzacji używamy. Co pół roku to już dla takich naprawdę mocnych alergików.
dla wszystkich innych użytkowników raz na rok czyszczenie układu klimatyzacji powinno być powinnością. Oczywiście nie musimy tego wykonywać samodzielnie, można oddać samochód do serwisu, który wykona takie czyszczenie za nas. Ale jeżeli chcemy być pewni, że to zostało dobrze wykonane, że ktoś na przykład nie wsadził środka do czyszczenia klimatyzacji za 10 zł, wpsikał do układów wentylacyjnych, czyli do tych naszych kratek wentylacyjnych środka i tyle, i ładny zapach przez 3 dni, a to po prostu nic nie daje, poza tym, że jeszcze może nam ściec ten płyn po układzie wentylacyjnym i skapnąć na podłogę, na elektrykę i na inne rzeczy, to jedynym sensownym rozwiązaniem w czyszczeniu układu klimatyzacji jest wyczyszczenie parownika. Tak samo w samochodzie, tak samo w klimatyzacjach domowych, biurowych. Ten środek nadaje się nie tylko do samochodu, bo nadaje się także i do klimatyzacji domowych, żeby wyczyścić parownik. Ale przejdźmy może do rzeczy. Takie opakowanie 400 ml, czyli mamy prawie pół litra środka do czyszczenia parownika. W komplecie mamy dwie dysze. Tutaj u góry takie otwierane pudełeczko, w tym mamy taki wężyk z dyszą taką, która tutaj ma takie dziurki dookoła, dzięki czemu rozsiewa tą piankę, która tu jest, bo to jest w formie pianki, dookoła w kilku kierunkach. Po co to? Po to to, że jeżeli wsadzimy tą dyszę na przykład do obudowy filtra kabinowego, tam gdzie mamy parownik, albo w inne miejsca, gdzie po prostu zbiera się wilgoć i chcemy to wyczyścić, to wciskamy to, pszik, i powstaje tam pianka z kilku stron, nie tylko w danym kierunku. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, ale gdy na przykład mamy dobry, że tak powiem, wgląd w parownik, możemy tam w miarę wsadzić dłoń i tym podobne, to korzystamy z tej końcówki czerwonej, która sika na wprost i w tym miejscu, gdzie wpsikniemy, tam powstanie pianka i będzie się czyścić parownik. Tak więc środek jest bardzo dobry, sprawdziłem i chcę Wam go polecić, dlatego, bo po prostu go sprawdziłem. Kiedyś używałem Wurta, teraz mam okazję przetestować Bizola i stwierdzam, że jest bardzo, bardzo dobry. Dobra, jak używać? Są trzy sposoby. Dwa zalecane przez producenta i jeden zalecany przeze mnie. Wydaje mi się bardziej skuteczny. Przez producenta pierwszy sposób to jest taki, że wyciągacie filtr klimatyzacji, filtr kabinowy z obudowy, zamykacie tą obudowę, włączacie na zimne powietrze, ale nie klimatyzację. Klimatyzacji nie włączacie. Włączacie, żeby wentylator pracował na maksimum, na środkowe nawiewy górne, centralne, boczne możecie tutaj powyłączać wszystkie i dolne, i psikujemy ten środek takimi seriami psik, 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 psik przez powiedzmy, nie wiem, 30 sekund. Za pomocą najlepiej chyba tej dyszy. Wsadzamy ją po prostu do, pierwszy sposób, ten zalecany, to jest do zewnętrznego wlotu powietrza do naszego, nie silnika oczywiście, tylko do naszego wnętrza samochodu. Czyli najczęściej jest to w podszybiu taka kratka, gdzie wsysane jest powietrze, które idzie przez filtr kabinowy do wnętrza pojazdu. Drugi sposób jest taki, że włączamy wewnętrzny układ wentylacji w samochodzie, czyli ten wewnętrzny taki, że nie z zewnątrz powietrze przychodzi, tylko od nóg pasażera najczęściej to jest, i wchodzi poprzez kratki i tak cyrkuluje wewnątrz, wtedy najczęściej parują nam szyby w zimie, jeżeli byśmy to włączyli. Ale wsadzamy tą sondę właśnie tutaj od strony pasażera od nóg, bo tam najczęściej wsysa powietrze, chyba że w Waszym pojeździe jest w innym miejscu wsysanie powietrza w wewnętrznym układzie. Wsadzamy tą rurkę i tak samo psikamy przez jakieś powiedzmy 30 sekund. Co to powoduje? Że na maksymalnym nawiewie, czy to z zewnątrz, czy to na wewnętrznym, ta pianka, ona będzie tak, że tak powiem, biec w tym układzie wentylacji na parownik i czyścić będzie nasz parownik. To są dwa sposoby dobre, ale ja Wam przekażę mój. Mój jest, wydaje mi się, najlepszy, bo w całym układzie wentylacji nigdzie nie ma grzybów ani jakichś tam różnego rodzaju mikroorganizmów, jak na parowniku i w jego okolicach. Więc najlepiej po prostu wyczyścić parownik i jego okolice. Czyli po wyciągnięciu filtra kabinowego, gdy go już wysuniemy, wyciągamy wszystkie brudy, które tam znajdziemy, jakieś owady, jakieś liście, no to musimy wyciągnąć albo pędzelkiem, albo jakimś ołówkiem, albo jakąś dmuchawą po prostu gdzieś tam sprężonym powietrze. Trzeba to
po prostu wyciągnąć, bo inaczej zostawiając różnego rodzaju te rzeczy wewnątrz naszej obudowy filtra, one wilgotnieją i one nam śmierdzą, powodując zgniliznę, taki smród, taką stęchliznę w samochodzie. Musimy to wszystko wyczyścić. Oczywiście to też jest powodem zapychania się, wylotu skroplin spod samochodu. Tak więc warto oczywiście to wszystko wyczyścić. I jeszcze jest ważna rzecz, o tym zawsze wspominam. Odpływ klimatyzacji, czyli to, co jest w obudowie filtra w najniżej położonym miejscu, tam jest taki odpływ i idzie przez ścianę grodziową, tam gdzie jest nasz silnik, nasze wnętrze samochodu, przez ścianę, idzie sobie taki odpływ i idzie w dół. To jest taki gumowy w środku samochodu, z przodu, przy silniku, ale na ścianie grodziowej, taki odpływ klimatyzacji. Macie film na kanale o odpływie klimatyzacji, zobaczcie, jeżeli będziecie chcieli. I on może się też zapchać, jeżeli bardzo długo nie czyściliśmy obudowy, nie wyciągaliśmy, nie wymienialiśmy filtra. Jeżeli na przykład zastosujemy ten środek, a nie będzie odpływać nam skropliny z tego, bo to jest pianka, ona się rozpuści i będzie to płyn. I to spłynie w dół. Jeżeli pod samochodem nie zobaczymy żadnych skroplin, to znaczy, że nasz odpływ jest po prostu niedrożny. I trzeba podjechać sobie samochodem na jakiś podjazd taki bezpieczny, znaleźć miejsce swojego odpływu, przykładowo zobaczcie sobie na filmie o odpływie na kanale, wsadzić tą rurkę, którą tutaj macie, w ten odpływ, wcisnąć ją tam, ona ma wejść głęboko, kilka razy tak poprzepychać po prostu, można za pomocą tej rurki lub jakiejś innej podobnej, poprzepychać to kilkukrotnie i w takim wypadku jeszcze na sam koniec tak od góry w dół, wyciągając rurkę, trzymamy wciśnięty tutaj przycisk. Chodzi o to, żeby całość jeszcze spryskać tym środkiem. Ale nie musimy tego robić w momencie, kiedy normalnie pod samochodem nam kapie, wszystko jest i nie ma problemu. Dobra, przejdźmy teraz do rzeczy. Jak to zastosować? Jeszcze pamiętajcie, że mamy jedną fajną rzecz. Jeżeli nie chcemy korzystać z tej końcówki, nie chcemy korzystać z tego rozpylacza bocznego takiego, bo on po bokach rozpyla, możemy wyciągnąć z tej rurki ten element metalowy, który tutaj jest, i skorzystać z końcówki tej rurki do tego, żeby wpsikać kierunkowo nasz środek. Czyli mamy trzy możliwości wykorzystania tego jednego środka według naszych potrzeb. I teraz naszym najważniejszym elementem jest wyczyścić parownik, czyli tą powierzchnię metalową parownika, która schładza nam powietrze. Tam musimy napsikać i zostawić na około pół godziny. Ten środek w piance wszędzie się poprzykleja tam na parowniku, rozpuści i będzie spływał po tych lamelkach parownika. I po pół godziny, jeżeli chcemy, a nie zużywajmy od razu całego środka za jednym zamachem, po pół godziny możemy jeszcze raz powtórzyć operację i znowu pół godziny poczekać. Co to spowoduje, że jeszcze dokładniej wyczyścimy cały parownik, czyli rozpuszczą się jakieś tłuszcze, grzyby, pleśnie, wszystko to, czego nie chcemy. I to wszystko nam spłynie. A potem wkładamy nowiutki filtr, chyba że wymienialiśmy parę dni temu, tak więc możemy ten sam wsadzić. Wsadzamy filtr, zamykamy obudowę i gotowe. I po około godzinie od odstania, powiedzmy, tego wszystkiego, niech to wszystko skropli się, możemy sobie potem już włączyć klimatyzację, korzystać i zauważycie jedną rzecz. Nie tylko ten zapach pomarańczowy, jaki tutaj jest, ale poczujecie, że ta klimatyzacja jest po prostu przyjemna. I to nie przez pierwsze dwa dni, tylko przez kolejny miesiąc, dwa, trzy będziecie czuć, że jest inne powietrze w samochodzie. No po prostu będzie tak, jak trzeba. Szczególnie w momencie, kiedy wyłączacie klimatyzację, naciskacie guzik i wtedy leci zwykłe powietrze. I potem już stęchlizna i niczego nie będzie. A wtedy najczęściej jest właśnie taki dziwny smród. Aha, ważna rada. Mam nadzieję, że ją stosujecie. Jeżeli używacie klimatyzacji we własnym samochodzie, to jeżeli dojeżdżacie do celu, na przykład do domu, jesteście jeszcze tam, nie wiem, z 500 metrów od domu, naciśnijcie guzik klimatyzacji, wyłączcie klimatyzację i dojedźcie już do domu na samej wentylacji. O co chodzi? Chodzi o to, żeby obudowa filtra i parownik zdążył się wysuszyć. Bo jeżeli jedziecie na klimatyzacji pod dom, wyłączacie silnik i klimatyzację równo, to w tym momencie cała obudowa filtra, cała obudowa tam, gdzie jest parownik, to wszystko jest wilgotne. Zostawiacie to, samochód zostawiacie, jedziecie sobie, a tam się rozwijają Wam grzyby. Grzyby, pleśnie i inne śmieci. Tak więc dojeżdżacie, już jesteście na przykład 500 metrów od domu, zostawcie sobie lekko otwarte okno w samochodzie, gdy dojeżdżacie, wyłączcie klimatyzację i zostawcie nawiew tam na połowę, żeby już wysuszył się cały układ, czyli żeby te powietrze zewnętrzne już bez parownika działającego po prostu przesuszyło całość. Dobra,
zabieramy się za montaż, za wykorzystanie tego środka. Zobaczcie, jak to będzie wyglądać. W pierwszym kroku w samochodzie Opel Astra G i większości innych samochodów musimy wymontować schowek pasażera. Tutaj, ten, który mamy tutaj. W niektórych samochodach filtr klimatyzacji kabinowy i parownik jest od podszybia, czyli trzeba otworzyć pokrywę przednią i tam trzeba plastik zdemontować, który jest przy uszczelce, albo ewentualnie otwór jest jakiś i tam mamy dostęp do filtra, a pod spodem jest parownik, taki metalowa taka kratka, i to właśnie trzeba wyczyścić. Tak więc jest kilka sposobów, zależnie oczywiście od modelu pojazdu. Wyciągamy tutaj nasz schowek, ten w moim przypadku, żeby wyciągnąć, to musimy tutaj odkręcić raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć śrub na Torx, na taki śrubokręcik, końcóweczkę Torx, gwiazdeczkę, i właśnie to będziemy teraz robić. Ok, jak widzicie, tutaj mamy obudowę naszego filtra kabinowego oraz parownika. Tutaj zaraz zdejmiemy te trzy takie zaczepy metalowe. Niektórzy mają śruby, niektórzy mają tutaj tylko i wyłącznie zaczepy plastikowe. Tutaj, jak widzimy, są połączenia i plastikowych, i metalowych. I we wnętrzu znajduje się filtr kabinowy, filtr pyłkowy. Ten filtr zdemontujemy sobie teraz i pokażę Wam, jak wygląda parownik w środku, który musimy obsikać środkiem. Ale pamiętajcie, zanim to zrobimy, czyścimy obudowę we wnętrzu za pomocą wilgotnej ścierki, szmatki, wszystkie brudy, jakieś liście, wszystko stamtąd musimy wyciągnąć. Dobra, ściągamy te trzy metalowe zaczepy. W każdym samochodzie jest inaczej. U mnie jest jakby najtrudniej, chyba, wydaje mi się, bo w niektórych są tylko dwie śrubki, pyk i gotowe. Te zaczepy też są łatwe, ale przy zakładaniu jakby nie jest to aż takie proste, trzeba tam dobrze trafić. Ok, trzeci zaczep gotowy. Teraz jak otworzyć tą obudowę? Bardzo prosto. Tutaj mamy taki zaczep u góry i na dole plastikowy. Wystarczy go odchylić od wewnętrznej strony do siebie. Klik, gotowe, i klik. Gotowe. Teraz obudowa już się nam otwiera, zobaczcie. I we wnętrzu znajduje się filtr kabinowy. Tak jak widzicie. Teraz co musimy zrobić? Po prostu go wysunąć, wyciągnąć. Tylko delikatnie, żeby nie uszkodzić. No chyba, że jest stary, no to wyciągamy nawet na siłę. Będziemy nowy wkładali. Zauważcie, jak jest wsadzony ten filtr. Musi być idealnie dobrze wsadzony. Nic nigdy z filtrem nie wciskamy na chama. On musi ładnie nam wejść, czyli trzeba zobaczyć do wnętrza obudowy, jak zbudowana jest obudowa we wnętrzu, i tam jest taki tor, po którym ona, ten filtr, ma sunąć delikatnie. Tak samo jak teraz go wyciągam, tak samo on ma być wyciągany. Delikatnie, spokojnie, bez problemu. Ok, filtr zdemontowany. Ja mam akurat w miarę nowy, więc założę ten sam do samochodu, bo był niedawno dopiero co wymieniany. Zresztą parę dni temu. Ok, wyciągnięty, obudowa jest pusta, i spójrzcie teraz to, co znajduje się we wnętrzu. Skorzystam tu z kamerki GoPro, żeby Wam pokazać wnętrze. Mam nadzieję, że będzie dobrze to widoczne. Zobaczcie, tak wygląda wnętrze. Chociaż jest tam chyba dosyć ciemno, więc skorzystamy zaraz z latarki. Poczekajcie. O, teraz mamy latarę. I dzięki temu będziemy coś tam widzieć, co tam się w ogóle wyprawia, jak to tam wygląda. I chyba będziecie widzieć dokładnie. Dobra, po pierwsze, tak wygląda, o, tu będę trzymał tak. Tak wygląda wnętrze, czyli zobaczcie, tam na dole po prostu zbierają się wszystkie owady, cały ten syf. To trzeba wyciągnąć, wyczyścić. Tu nie ma co kombinować, że nie trzeba, że to nie będzie widać.
albo coś w tym stylu. To wszystko trzeba tam wyczyścić dokładnie i tak dalej. Tam dalej, o tu, powinniście widzieć teraz parownik, czyli ten metalowy element, który powoduje większość problemów, czyli inaczej mówiąc, no, tworzy nam wilgoć, a dzięki temu tworzy nam zjawisko takie, że wszelkie drobnoustroje i inne śmieci po prostu chcą tam się rozwijać. No i tak to wygląda. Dobra, pokażę wam teraz bardziej od wewnętrznej strony, jak to wygląda. Sobie tam spójrzcie. Nie wiem, czy to będzie widać dobrze, bo trudno tutaj z dostępem. Ale chyba będzie. I cały ten parownik od góry na dół trzeba spsikać tym środkiem. Czyli być może najlepszym rozwiązaniem akurat w tym samochodzie będzie ściągnięcie tej dyszy takiej na boki rozsiewającej ten preparat i samą tą rurką po prostu tutaj napsikamy do środka na parownik. Dobra, zabieramy się za robotę. Tutaj ustawimy sobie GoPro, żeby widziało, co tam się wyprawia. O, tak. I teraz co robimy? Najpierw czyścimy te całe wnętrze z tego syfu, z tego brudu. Czyli bierzemy kawałek papierka kuchennego, lekko. I najpierw całość czyścimy, czyli wysuwamy cały ten brud, który tam jest, do siebie. Ok, gdy wszystko już wyczyścimy, możemy skorzystać ze środka Bizol C30 do czyszczenia klimatyzacji. Jak korzystamy? Bardzo prosto. Zobaczcie. Zmieniamy dyszę na białą. Zakładamy rurkę. Ja wyciągnę tą końcóweczkę metalową. Ok, jak widzicie, ja sobie tą dyszę wyciągnąłem, nie będę z niej korzystał, z rurki, to jest ta dysza. Odłożymy sobie ją na bok, ona się może przydać w innym przypadku. I sama końcówka tutaj wężyka będzie działać. W tym wypadku, akurat u mnie, to wydaje się być najlepsze rozwiązanie. Teraz trzeba założyć oczywiście końcówkę i mocno wstrząsnąć środkiem. Nałożyć jeszcze raz w sumie, bo ściągnąłem. I teraz będę wpsikiwał ten środek na nasz parownik. Od góry na dół. On ma się tam po prostu przykleić, można powiedzieć. Do całego tego parownika, który tam jest. Mam nadzieję, że dobrze wszystko widzicie, więc postaram się to teraz zademonstrować, jak to zrobimy. Od końca. Zaraz, momencik. Tu jest akurat dosyć trudny dostęp, ale spokojnie. Okay.
Nie bójcie się tej piany, bo ona się rozpuści i spłynie. Okej, wystarczy. To już jest aż nadto, wystarczy w pełni. Okej, odłóżmy sobie na środek gdzieś teraz. Okej. I teraz zobaczcie sobie do wnętrza. Środek jest napsikany na cały parownik. A myślę, że zużyłem 1/4, nawet nie więcej. Teraz ten środek się tam rozpuszcza. Będzie wnikał w te lamelki tego naszego parownika metalowego, który tam powinniście widzieć. I przecieknie, że tak powiem, przez wszystkie te szpary i będzie rozpuszczał wszystkie drobnoustroje, wszystkie te pleśni, grzyby i tak dalej. Pamiętajcie, żeby tak czyścić przynajmniej raz na pół roku lub rok. Ja zrobię to tak, że teraz odczekam jakieś pół godziny i jeszcze raz napsikam, także jeszcze połowa mi zostanie. I spojrzę sobie pod samochód, czy normalnie mi tam wszystko skapuje. Jeżeli by nie skapowało, to trzeba samochodem na jakiś podjazd podjechać i wcisnąć jeszcze tą samą rurkę, którą teraz rozpylaliśmy od spodu samochodu do odpływu klimatyzacji i psiknąć przy wyciąganiu tym środkiem, tak żeby on nam wszystko tam rozpuścił. No i wszystko w temacie, że tak powiem, rozpuścimy i odpływ będzie drożny. Dobra, teraz zamykamy obudowę po to, żeby ten środek mógł sobie popracować. Tak więc, jak widzicie, sama sprawa jest bardzo prosta. Trzeba to wykonać, jeżeli chcemy mieć czyściutko w samochodzie. Jeżeli nie chcemy mieć czyściutko i chcemy mieć smród i mieć kaszel, katar i inne rzeczy, nawet jak sam filtr wymienimy, to proszę bardzo, nie trzeba nic czyścić. Ale zalecam Wam, naprawdę zalecam, czy to Bizol C30, który jest przeze mnie polecany, czy to Wurt, czy jeszcze inne środki, ale nie takie za 10 zł, bo one słabo działają po prostu. Trzeba parę złotych jednak wydać na taki środek i zrobić porządną robotę, a nie tak tylko byle jak i 5 razy powtarzać i nie wiadomo, czy to w ogóle działa, albo że działa na parę dni. Tak więc kupujemy Bizol C30, Wurta lub coś podobnego, może coś z Liquimoli też jest, to porządne środki są, stosujemy i rozpuszczamy wszystkie grzyby. Dobra, dajcie mi 25 minut, niech to wszystko wyschnie i jeszcze raz rozpuści się tam i jeszcze raz napsikamy drugi raz. Obserwujcie. Tak wygląda stanowisko mojej pracy tutaj. Czyli tutaj jest ten C30 Bizol. Tutaj jest całe środowisko do pracy, czyli obudowa filtra. Tam teraz to pracuje. I czekamy z 25 minut i działamy. Tutaj jest nasz schowek. Dobra. Chwila odpoczynku. Ok, teraz psikamy drugi raz Bizol, czyli nasz środek. Już sobie go tutaj ustawimy odpowiednio. Rureczkę. Tak. I będziemy tutaj tak psikać od tyłu, szczególnie od góry na dół, żeby to wszystko ściekało i czyściło się. Dobra, momencik. Musimy wstrząsnąć naszą. O, już. I jedziemy z tym koksem. Okej, gotowe. Jeszcze zostało prawie pół, więc to zostanie na ewentualną. Zobaczcie. Tu dałem tego teraz więcej. Niech spływa w całej budowie, cały parownik. Niech to wszystko się tam rozpuszcza, czyści. No i tyle. Ewentualnie można skorzystać z tej dyszy, żeby na boki rozsiewała. To według Waszego uznania. Ja jeszcze tutaj tylko do góry tam dam dodatkowo. Dobra, starczy, to użyć aż nadto. Tak widzicie, jak to wygląda. Ja tutaj wyciągnę kamerkę tylko, żeby Wam pokazać, jak to wygląda tam dokładnie.
O, tak, tutaj wam pokażę. Będzie trudno, ale dobra, jakoś się tam zmieścimy. Cały parownik, wszystko musi być napsikane. Wszędzie, tu jest pianki aż nad to, ona tam spływa zaraz. Na parowniku ona dość szybko się rozpuszcza, ta pianka. Jak pewnie zauważyliście. No i dzięki temu to wszystko, co niepotrzebne, nam się rozpuści, te brudy, i będziemy mieli w miarę czysto. Ok, tak więc tak wygląda czyszczenie. Mam nadzieję, że wszystko zrozumieliście, bo prościej się nie da. Spokojnie wam mogę polecić ten środek Bizol C30. Bardzo dobry zapach, bardzo fajnie, że ma te końcówki, wszystko jest jak trzeba. No i dzięki temu nasze czyszczenie jest po prostu proste, szybkie i przyjemne. Dobra, na tym zakończymy czyszczenie klimatyzacji i złożenie potem wszystkiego do kupy, gdy to wyschnie. Pamiętajcie, by to przesuszyć, znaczy zostawić teraz zamkniętą lub otwartą budowę, jak tam chcecie, ale żeby zostawić otwartą na końcu przez jakieś, nie wiem, 10 minut, żeby to wszystko nam wyschło, żeby nie wsadzać filtra klimatyzacji, filtra kabinowego, gdy tam jest mokro. Na końcu warto przetrzeć po prostu papierkiem takim kuchennym wszystko w środku, żeby to było suchutkie. I na tym zakończymy nasze czyszczenie. I oczywiście spójrzcie pod samochodem, czy skapło wam wszystko. Jeżeli zresztą tu wam się nie wylewa, to nie ma mowy, żeby nie skapło. Musi skapnąć, bo inaczej by wam się tutaj mogło coś wylewać. Jak widzicie, tak wygląda. O, tu, że tu jest ta pianka, ona sobie tam na dół spłynie. Tu są takie kanaliki w tej plastikowej obudowie i spłynie sobie na dół. Tu nie ma się czym przejmować. Dobra, zostawiamy to wszystko na pół godziny, niech wyschnie, potem otworzę na chwilę. I w tym momencie mamy sprawę załatwioną. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć wam, środek Bizol C30 jak najbardziej wam polecam. Cześć wam. Oczywiście subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się filmik przydał. Wskakujcie na Face'a, forumwiedzy.pl, na Facebooku oczywiście, polubcie profil. I komentujcie, jeżeli macie jakieś inne środki, które po prostu polecacie, są na 100% dobre, macie jakieś dobre rady, to po prostu napiszcie, przyda się innym. A ja ewentualnie uzupełnię opis o dodatkowe informacje od was. Trzymajcie się, cześć!